Witam w kolejnym odcinku serii podcastów Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej poświęconej wydanej niedawno publikacji pod tytułem Raport o stanie państwa. Ja nazywam się Łukasz Bugara i w dzisiejszym wydaniu omówię rozdział poświęcony polityce zagranicznej. To niezwykle ważny rozdział, ponieważ od prawie dwóch lat polityka międzynarodowa w regionie Europy Środkowej nabrała niespotykanego, zwłaszcza z perspektywy młodego pokolenia, charakteru, cechującym się ogromną nieprzewidywalnością. W 2023 roku Polska polityka zagraniczna cechuje się dynamicznym zaangażowaniem w kluczowe kwestie bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, z silnym naciskiem na rozwój sojuszy strategicznych. Polska, jako aktywny członek NATO, intensywnie wspiera sojusz, dążąc do wzmocnienia zdolności obronnych. Jest to część szerokiej polityki obronnej, obejmującej również zwiększenie wydatków na obronność. Konflikt rosyjsko-ukraiński. Ma kluczowe znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej, z Polską uznającą agresję Rosji na Ukrainę za główne zagrożenie dla pokoju w Europie. Polska wspiera Ukrainę w dążeniu do odzyskania uznanych międzynarodowo granic i integracji Kijowa ze strukturami zachodnimi, jednocześnie sprzeciwiając się wszelkim próbom odbudowywania stosunków z Rosją. Polska kontynuuje bliską współpracę z głównymi sojusznikami, takimi jak Stany Zjednoczone. Stosunki z USA są szczególnie ważne, ze względu na amerykańskie wsparcie Ukrainy oraz dążenie do stałej obecności wojsk amerykańskich na polskim terytorium. Stosunki z Unią Europejską są równie istotne. Polski rząd podkreśla potrzebę porozumienia między członkami Unii, jednocześnie broniąc zasady poszanowania suwerenności państw członkowskich. W 2025 roku Polska przejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Zwiększając tym samym swój wpływ na kształtowanie polityki organizacji, relacje Polski z Niemcami i Węgrami są bardzo złożone. Polska dąży do równoprawnych relacji z Niemcami oraz próbuje przekonać Węgry do zmiany stanowiska wobec agresji Rosji na Ukrainę. Jednym z najważniejszych projektów regionalnych, który ma na celu wzmacnianie współpracy międzynarodowej między krajami Europy Środkowo-Wschodniej, jest inicjatywa Trójmorza. W ramach tej inicjatywy. Polska dąży do zwiększenia współpracy gospodarczej, energetycznej oraz infrastrukturalnej, mając na celu wzmocnienie regionu i zwiększenie jego roli w szerszym kontekście europejskim. Ta inicjatywa jest również ważna w kontekście równoważenia wpływów geopolitycznych, szczególnie w obliczu rosnącego wpływu Rosji oraz znaczenia strategicznych relacji transatlantyckich z USA. Do pozytywnych aspektów działań Polski. Na obszarze polityki zagranicznej możemy wymienić następujące cechy: Polska znacząco umocniła swoje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, co przejawia się m.in. w zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski oraz we współpracy na obszarze bezpieczeństwa i obronności, inicjatywy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska aktywnie działa na rzecz współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza, dążąc do wzmocnienia gospodarczego i politycznego znaczenia regionu w Europie. Polska stała się jednym z głównych orędowników interesy Ukrainy na forum międzynarodowym, wspierając jej dążenia europejskie i euroatlantyckie, a także udzielając pomocy wojskowej i politycznego wsparcia w obliczu konfliktu z Rosją. Polska aktywnie uczestniczy w inicjatywach i misjach NATO, Wzmacniając swoje zaangażowanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i przyczyniając się do wspólnego bezpieczeństwa oraz modernizacji sił zbrojnych. Z największych wyzwań Polski na arenie międzynarodowej możemy wymienić: Polska jako członek Unii Europejskiej musi równoważyć swoje interesy narodowe z wymaganiami i polityką wspólnoty. Kwestie takie jak centralizacja Unii Europejskiej, alokacja funduszy unijnych oraz polityka migracyjna są obszarami potencjalnych konfliktów i negocjacji. Znajdując się w bliskim sąsiedztwie Rosji, Polska stoi przed wyzwaniami związanymi z zagwarantowaniem bezpieczeństwa narodowego. Współpraca z NATO oraz rozwijanie własnych zdolności obronnych są niezwykle ważne w zaistniałej sytuacji. W dobie globalizacji Polska musi aktywnie promować swoje interesy gospodarcze na arenie międzynarodowej, jednocześnie konkurując i współpracując z innymi państwami. Polska stoi przed wyzwaniem związanym z budowaniem własnego soft power przez zwiększenie zdolności do zdobywania wpływów dzięki atrakcyjności kulturalnej, gospodarczej, ideologicznej i politycznej. Na obszarze polityki zagranicznej autorzy projektu napisali następujące rekomendacje. Utrzymanie i rozwijanie sojuszu z NATO powinno być priorytetem, szczególnie w obliczu rosnących napięć ze strony Federacji Rosyjskiej. Polska powinna dążyć do zwiększenia obecności wojskowej NATO na swoim terytorium oraz współpracować w zakresie modernizacji i rozwoju własnych sił zbrojnych. Polska powinna kontynuować rozwijanie dwustronnych stosunków handlowych, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i z innymi kluczowymi partnerami globalnymi. Wspieranie eksportu polskich przedsiębiorstw oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych będą kluczowe dla dalszego wzrostu gospodarczego. Wzmocnienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz inicjatyw takich jak inicjatywa Trójmoże może przyczynić się do zwiększenia wpływu Polski w regionie Europy Środkowo Wschodniej oraz do promowania wspólnych interesów na forum międzynarodowym. Polska powinna dążyć do zacieśnienia więzi z Polonią na całym świecie, co nie tylko wzmocni jej międzynarodowy wizerunek, ale także stworzy nowe możliwości gospodarcze i kulturalne. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych oraz ułatwianie powrotów emigrantów do kraju są tutaj kluczowe. Aktywna rola Polski w organizacjach międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy Światowa Organizacja Handlu, może pomóc w promowaniu polskich interesów na świecie oraz budowaniu silnych partnerstw oraz sojuszy. Naszych widzów i słuchaczy serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią raportu. Link znajdą Państwo w opisie nagrania.